dokąd się wybierasz? Ponieważ wy we troje nie byliście w stanie odzyskać mojego zaczarowanego dzwonka, potrzebujemy innego źródła wielkiej mocy, żeby pokonać Twilight i jej bandę. Nie ma go! Ja mu nie ufam. Ja też nie. I dlatego załatwienie go za pomocą jego dzwonka to będzie duża frajda. Jeśli rozgryziemy, jak ten rupieć działa. Twilight Sparkle jest okropna, ale wiedzę to ona ma. Kiedyś powiedziała, że w archiwach Canterlotu jest jakaś tajna strefa. Celestia i Luna uwielbiają zagarniać różne informacje dla siebie. Możliwe, że tam znajdziemy rozwiązanie. Mój triumfalny powrót do Canterlotu? Podoba mi się ten pomysł. Ale fajowo, wycieczka! Ostatnie takie święto. Wybacz nam, Najście. Wiemy, że opracowujesz plan na letnie święto słońca, tak jak prosiłyśmy, ale... O, jest tu jakoś spokojniej niż się spodziewałyśmy. Ja tam nie narzekam. Nie licząc pewnego parkuru pytań, zrobiłam duże postępy od czasu królewskiej łabędziej gali. Może nie wiecie tego o mnie, ale ja czasami panikuję. Taki żarcik. A przy okazji Święta Słońca chcę wam pokazać, że robię postępy. Dlatego teraz rozdzielam zadania i ufam innym. I jest super! Właśnie. O tym chciałobyśmy z tobą porozmawiać. To może być ostatnie letnie Święto Słońca, jakie przygotujesz. Zrobiłam coś nie tak? Ależ nie, skąd? Rzecz w tym, że to święto obchodzone jest na naszą cześć, mojego zwycięstwa nad Luną. A dzięki tobie i reszcie kucyków na cześć naszego pogodzenia się. Ale gdy odejdziemy, nie będzie już potrzeby fetowania tamtych historii. To znaczy? Doszłyśmy do wniosku, że nie będziemy odwlekać przejścia na emeryturę. Ty i twoi przyjaciele jesteście gotowi, by rządzić Equestrią. Niech to będzie ostatnie letnie święto słońca, kiedy Equestria pożegna to, co stare, aby powitać to, co nowe. O, Matulu! No i jak ty się z tym wszystkim czujesz? Takie sytuacje zawsze wpędzają cię w stan maksymalnej paniki! Czuję się całkiem dobrze, ale jeśli to naprawdę ma być ostatnie letnie święto słońca, to zróbmy wszystko, żeby było najlepsze w historii. Nie dokładaj nam pracy, nie dokładaj nam pracy, nie dokładaj nam pracy! Chociaż wszystko jest prawie gotowe, to chcę was prosić o pomoc przy kilku drobnych zmianach. Wiedziałam! O, koniec obchodów ulubionego święta? Zmiany na ostatnią chwilę? No to zapowiada się niezły chaosik. A co ty tutaj robisz? Ja znam Celestię i Lunę o wiele dłużej niż wy. Terroryzowałem je, zamieniły mnie w kamień. Skoro to ostatnie letnie święto słońca, to za nic nie mogę go przegapić. Jak widzę, przybyłem w samą porę na spektakl. Twilight przekazuje swoim przyjaciółkom nieznośnie długą i szczegółową listę zadań. Pewien mądraliński drakonekus może się zaraz nieźle zdziwić. I to wszystko? Co? No bo my trochę myślałyśmy jak Discord. Koniec przydługich list. Koniec z paniką. Razem wiem, że sobie poradzimy. O, rozwój twojej postaci jest taki nudny. Czy ja też dostanę od ciebie taką karteczkę? Proszę. Idę przepisać swoje przemówienie. Jak przeczytacie te karteczki, zobaczycie... Nie mogę gadać. Jest tyle do zrobienia do wschodu słońca. Dlaczego w środku nocy tyle kucyków jest na nogach? To przez to głupie święto słońca! Ile wy kucyki obchodzicie tych świąt? Ach, ale mniejsza z tym, wtargnięcie do zamku nie będzie problemem. Czy ty na pewno wiesz, co mówisz? Ach, jakieś nowości. Ale co to dla nas? Transfer! Muszę wejść do środka! Otwierajcie! Racja, no jasne. Wasze też się tak zacinają? Nic, tylko kłopoty z tymi medalionami, co nie?
wzmocnili systemy zabezpieczeń. To będzie większe wyzwanie niż sądziłam. Czy mógłbyś nas tak nie przerzucać z miejsca na miejsce? Czas jest na wagę złota. Naprzód, drużyna! Musimy ustalić, co mamy robić, zanim się za to zabierzemy. Pinki, ty i ja jedziemy do Braeburna i Epiluzjan, żeby zamówić więcej jedzenia. Fluttershy i ja lecimy do Pegasów w Cloudsdale dać instrukcje pogodowe. Spike, my przekażemy jednorożcom z fajerwerkowej trupy błyskawice nową wizję Twilight. A ja mam za zadanie dopilnować, żeby Discord nie zachowywał się jak Discord? Cóż, to jest trochę dla mnie krzywdzące. Zwiększona liczebność straży, tłumy z okazji święta, a do tego Twilight i jej ekipa kręci się po terenie. W tej sytuacji nie mamy szans. O nie, wręcz przeciwnie. Potrzebujemy przykrywki, a te żałosne kucyki nam ją zapewnią. Dobra, zróbcie dokładnie to, co powiem. Proszę odsunąć się od wozów! Oficjalny tester potraw będzie oficjalnie wszystkiego próbować! No cóż, to nie będzie łatwe. Może zdążymy upiec te ciastka dla Twilight przed wschodem słońca. Jeśli ktoś potrafi zrealizować ekspresowe zamówienie, to tylko ty. Przygotowaliśmy pełną wypieków, ale przez jej testowanie możemy mieć duże kłopoty. Muszę zbadać to podejrzanie wyglądające ciastko! Co ci jest? Poczułam się słaba jakoś tak nagle. Czy tam się ktoś ukrywa? Co z tobą? Uwaga, kucyki! Nie dotykajcie jedzenia, dopóki nie dowiemy się, co tu się dzieje! Księżniczka, życzy sobie czego? Mam napisane tu na kartce. Taki drobiazg. To ma być... To jest znacznie bardziej złożony wzór pogodowy, niż był zamówiony. To jest bardzo nieregularne. Trzeba będzie... Nie, najpierw musimy... Zaraz, my... Weź wdech. I wydychaj powoli. Powiedz księżniczce, że się postaramy. Jestem pewna, że spiszecie się doskonale. O, tak! Totalnie! Zachowajcie spokój i niczego nie sknoćcie. Ja się nie nadaję do pracy pod presją. O, Rajciu! A może przyda ci się pomoc? Coś ty za jedna? Kucyk, który jest zorganizowany i może ogarnąć drobiazgi, żebyś ty mógł się skupić na wielkich rzeczach. Wielkich? Tak! To świetny pomysł! Z taką pogodą należy się obchodzić delikatnie. Na szczęście masz mnie! A ja już wszystkiego dopilnuję. Wow! Fajerwerkowa trupa błyskawicy jest nadzwyczajna. Nasza sztuka napawa nas dumą. Czy te zmiany nie będą dla was zbyt dużym wyzwaniem? Ha! Im większe wyzwanie, tym lepiej. Naszym celem jest doskonałość. A teraz wybaczcie, ale musimy przygotować nowy spektakl. Dobra, przygotować rogi! Doprawdy imponujące. Dziękuję. Niestety w tym momencie nie przyjmujemy żadnych nowych kandydatów. Bardzo żałuję. Krakl Kozet. I nie chcę dołączyć do tej nieważnej trupy. Że co, proszę? Nie chciałam urazić, ale to wielka szkoda, że jednorożce marnują swój wspaniały talent na coś tak mało istotnego. Jednorożce umieją czarować. Jesteśmy najpotężniejszymi kucykami w tej krainie. Czy nie czujesz, że jesteś stworzona do czegoś więcej niż tanie fajerwerki? Wszystko idzie jak z płatka. Naprawdę uważam, że to będzie najlepsze letnie święto słońca w historii. Wykonałaś fantastyczną pracę. To była nasza fantastyczna praca. A ja się nie liczę?
Z radością informuję, że pilnowałem siebie przez całą noc i mam do zrobienia jeszcze jedną discordową rzecz. Jesteście wspaniałe, co tu dużo mówić? Twilight, wiemy, że miałaś kłopoty z amuletem przy podnoszeniu słońca i księżyca. Pomyślałyśmy, że może zechciałabyś trochę poćwiczyć, zanim zacznie się uroczystość. To jest świetny pomysł. Dziękuję wam z całego serca. Spisała się na medal. Racja! I nareszcie uwierzyła, że wszystko pójdzie dobrze, nawet jeśli nie będzie nadzorować wszystkich szczegółów. Brayburn? Co się stało? Kucyki ziemskie, chore, brak jedzenia, nie da się niczego upiec. Coś jest nie tak z pogodą! Sztormy, huragany, mgła! Wszystko naraz! To dosłownie jakiś kataklizm! Rarity, proszę poinformuj księżniczki, że nie będziemy występować. Dosyć prostych pokazów sztucznych ogni. Stać nas na coś więcej. Co się... Wszystko było w porządku jeszcze chwilę temu. Widać, dużo się może zmienić w jednej chwili. Chaos! Na mnie nie patrzcie. I co teraz zrobimy? W jakim sensie? A co ty tu jeszcze robisz? No? Zapomniałam tego. Wszystko u was gra? Twilight, wiesz, niestety, ale... Ale! Nie wiemy, co mamy teraz robić, bo wszystko jest już gotowe. To może byłam zbyt zorganizowana. Postaram się jeszcze wymyślić dla was jakieś zajęcia przed wschodem słońca. Wow, to dobra nowina. Wyjaśnij mi, dlaczego nie powiedziałeś mu jej prawdy? O, Twilight w końcu uczy się nie wpadać w panikę w stresujących sytuacjach. Jak się dowie, że wszystko idzie nie tak, to może ją zdołować. Zdenerwowałaby się bardzo. I kompletnie wyszła z siebie. No to co proponujecie? Ogarnijmy to wszystko, zanim się zorientuje. Nie trzeba będzie oszukiwać. Może i nie. Potrzebny nam jakiś cud. Ale my możemy zdziałać cuda. Co nie? Ostatecznie mógłbym to wszystko naprostować. Ale czy prawdziwym cudem nie byłby cud wynikający ze współpracy i rozwoju postaci? O, weź, daj spokój! Discord ma rację. Twilight nas potrzebuje, a te przeszkody to drobnostka. Ale co się dzieje? Prawdziwym doktorem nie umiałabym go zdiagnozować. Ciekawe, co się stało. Coś wywołało chorobę. Może to jedzenie? Ja też się jadłam! Czy jestem chora? O, nie. Nie! Wszystko w porządku. Jak to się stało? Na pewno mnie za to wyleją! Rainbow Dash i Wonder Bolts wyłapią te wszystkie groźne chmury. O nic się nie martw. Albo i nie. To nie tu. Archiwum musi być w innej części zamku. A co z dążeniem do doskonałości? My mamy większe ambicje. Większe niż doskonałość? Większe niż te banalne występy dla innych kucyków. Ale wcześniej miałaś tyle entuzjazmu. Co się stało? Mam nadzieję, że będziecie zadowolone. Przygotowałam parę niespodzianek. Tak, Discord? No, nie przejmuj się mną. Wpadłem sobie popatrzeć na chaos. No to jedziemy. Dlaczego Rainbow Dash tak pędzi? Pinky, czy to jest zupa? Tak, ja byłam okropnie głodna. Ależ oczywiście.
Wierzcie, że rozumiem wasze poczucie dumy z bycia jednorożcem. Wykorzystaj swoją magię do czegoś lepszego niż szycie falbanek. Ach, nikt już dzisiaj nie nosi falbanek. A w tym sezonie szczególnie modna jest prostota. Przejdź do rzeczy, Rarity! Księżniczko! Ja błagam o wybaczenie. Wiem, że to wszystko przeze mnie. Co takiego? To! To tylko drobne zakłócenie pogody. Applejack, co się tutaj dzieje? Ja mówiłam, że ten pomysł jest do niczego, no ale przecież wy mnie nigdy nie słuchacie! Dość tego! Wszystko niby dobrze szło. Co tu się porobiło? Bo do pewnego momentu szło. Aż tak jakoś nagle przestało. Próbowaliśmy sami to naprawić. Dlaczego to ukrywaliście? No, żebyś nie wpadła w panikę. Naprawdę myślałyście, że prędzej czy później się o tym nie dowiem i nie będę panikować? Kiedy tak to przedstawiasz, to faktycznie nie był dobry plan. Zaraz się zacznie. Wiem, jak zwykle reaguję, ale ja naprawdę się zmieniłam. Działając w panice, niczego nie rozwiążemy. Poradzimy sobie z wszystkimi problemami, o ile tylko połączymy nasze siły. Mówisz jak urodzona przywódczyni. Jak możemy pomóc? Jak wiecie, uwielbiam listy. Powiedzcie mi dokładnie, co się stało, żebyśmy się mogli zastanowić, co zrobić, żeby to odkręcić. Przypominało nam o tym, że nie należy bać się nocy, bo po niej zawsze przychodzi nowy dzień. Ale jeśli popatrzymy w przyszłość Equestrii, muszę was z przykrością powiadomić, że to będzie ostatnie letnie święto słońca. A to dlatego, że będziemy celebrować coś jeszcze ważniejszego. Są takie dwa kucyki, które czuwają nad nami dzień i noc, odkąd sięgnąć pamięcią. Nie będziemy już więcej upamiętniać ich walki i zgody. Zamiast tego mamy inny pomysł. Chcemy pokazać im, jak wiele znaczą dla nas wszystkich. I dlatego odtąd to święto będziemy obchodzić jako festiwal dwóch sióstr. Doprawdy nie wiem, co powiedzieć. Będzie całkiem nowe święto! Takie księżniczki to ja lubię! Jak dobrze, że wszystko się udało. Właśnie, bo widzisz... Chciałybyśmy cię bardzo przeprosić. Powiedziałaś, że się zmieniłaś. A jako przyjaciółki powinnyśmy były ci zaufać. Jak następnym razem powiesz, że nie będziesz panikować, to ci uwierzymy. Świetnie, bo na pewno jeszcze mnóstwo razy będę potrzebować pomocy moich przyjaciół. No cudownie. Można by odnieść wrażenie, że faktycznie jesteś gotowa na wszystko, co los ci zgotuje, wasza wysokość. No i? Znalazłeś to, czego szukałeś?
Kolejny raz odniosłem sukces tam, gdzie wy wszyscy ponieśliście klęskę. Zlokalizowałem mój obiekt, a jutro wyruszam, żeby go zabrać. Kiedy powrócę, to podbój Equestrii będzie jedynie dziecinną igraszką. No i po co ten foch? Dobrze wiesz, że nie było innego wyjścia. Musiałeś zwrócić energię życiową kucykom ziemskim, żeby Grogar niczego nie podejrzewał. Ale mogę być z tego powodu zły. A ja jestem zła, bo narobiłam się, żeby zepsuć imprezę i wszystko na nic. A czy widzisz, żebym się skarżyła? Pamiętaj, że naszym celem było odwrócenie ich uwagi. Teraz już mamy wszystko, czego nam potrzeba. I zero czasu do stracenia. Musimy opanować dzwonek, zanim Grogar powróci. Ale póki co mamy nad wszystkimi całkiem sporą przewagę. Zauważyłaś, jakie to było zdumiewająco łatwe nastawić te wszystkie kucyki ziemskie, Pegazy i jednorożce przeciwko sobie nawzajem? To fakt, masz rację. I warto się nad tym głębiej zastanowić.